wstałem we wtorek rano i okazało się, że świat pojebało. Jakiś taki stałem, kurwa, rozjuszony, wkurwiony po prostu na wszystko. Na wszystko dookoła. Schodzę... Ach, chuj, tam miałem nie opowiadać historii tam rodzinnych, ale jebać. Schodzę rano, znaczy rano, chuj, nie wiem, bo jakaś 11. Schodzę do kuchni na dół. Mój stary tam stoi, a wiecie, ze starym tam takie... Średnie kontakty. I mój stary do mnie... A co tobie tak się włosy najeżyły, nie? Bo ja byłem od soboty bez mycia, wiesz, tu wszystko nastroszone. Ja mówię, poczekaj, kurwa, to tobie się włosy wieczorem nastroszą. Jebnąłem drzwiami i wyszedłem stamtąd. I już w mojej zjebanej główce urodził się plan. Plan początkowy był taki, żeby podpalić całą chatę. Na szczęście, kurwa, że tego nie zrobiłem, bo już bym siedział w psychiatryku i tak już było bardzo blisko. No ale chuj. Wyczekuję. Zjadłem sobie dwa gołąbki z sosem. On tu jest pod wpływem, czy co? Jak można myślowo połączyć? Spotkałem tatę w kuchni, chciałem podpalić dom i zjadłem sobie dwa gołąbki. Nie wiem. Ten pomidorowym babcia zrobiła. Z babcią się nie widziałem, bo już tam od razu pojechała do domu. W ogóle pamiętna, nie wiem, czy ktoś tutaj jest z Mirko Chatu albo z Wykopu, czy kojarzy Kiluminati, takiego gościa. Lewus, wody czy wody? On zabił swoją dziewczynę nożem, w sensie... Daj chwilę, może to jest. Tak. Będzie coś pokazywał, jak ktoś coś zabił nożem, kogoś, coś tam? Chyba nie. Tam na wykupie, no, Kiluminati to był mój dobry znajomy. I tak mówię, kurwa, co za przypadek, że tego samego dnia są gołąbki na obiad, nie? I tak już sobie planuję. I tak sobie planuję, kogo by tu pierwszego zapierdolić, nie? Na pewno na... Jest. Śmieszna rzecz z Krakowa. Było, no wiadomo, jak tam z chłopakami zawsze jest, nie? Jest w chuj dziewczyn, w chuj napalonych dziewczyn. No i słuchajcie tego. Jedyny, bo ja nie miałem jeszcze Instagrama, nie? Jedyny numer od dziewczyny, jaki ogarnąłem, to był od lesbijki. Taką bekę będziemy mieli. Jedyny numer, kurwa, było w chuj dziewczyn. Było w chuj dziewczyn. Jedyny numer, jaki ja ogarnąłem, to przyszedł do lesbijki. I jeszcze... szkoda gadać. Szablozem na łeb. Nie, jeszcze kiedy, bo w sobotę, jak już na takim... O, już na takim zgonie troszeczkę tam byliśmy u Veluxa. Przyszła jakaś blondyna. I ta blondyna tam strasznie tak do mnie podbijała, ale tak strasznie, strasznie, nie? A ja, wiesz, miałem dziewczynę jeszcze, no to odrzucałem ją. Ja ją tak mega jebałem. I w pewnym momencie taka cisza nastała. Ja mówię, a tobie oczy tak się schowają do środka, bo masz zespół Dawna, czy o co tobie chodzi? I wszyscy tak, co ty mówisz? Bo nie, wygląda jak miała Dawna. A on śmiesznie zbiera. Slim Rending Prime. Takie straszne, kurwa, głupoty pierdoli, aż mnie to znie... Lifestyle, shot lifestyle. Tu listopad, tu zostałem sam w mieszkaniu. Powiem wam, że wtedy, jak tutaj zostałem sam w mieszkaniu, tygodniowo przerabiałem około 5 litrów wódki tak lekką ręką, mi się wydaje. Lekką ręką. No czasami mi się nie chciało, bo... Zawsze miałem tak w moim życiu, że dobra, nie zawsze.
Jak sobie napisał wtedy, to nie zawsze, ale miałem tak, że czekałem tam do tej godziny 18, no 19, 20, nie? Jeszcze czasami przedtem poszedłem sobie na siłownię, żeby jakoś zacząć te picie tak kurwa z głową i z klasą, żeby nie zaczynać na przykład o 12. Ale jak kurwa tutaj mieszkałem samemu, zero hamulców, mogę robić po prostu co chciałem. Więc na przykład sobie tak, wstawałem o godzinie 12, coś tam sobie potrejdowałem i o godzinie 14 ja już szedłem po pierwszą wódkę, albo czasami nawet mi się nie chciało iść, to zamawiałem Liska i Lisek mi przywozi, bo Lisek ma chyba 10 minut ode mnie z wódką. Jak menel, no. I to było czasami tak, że o godzinie, jak zacząłem pić o tej 13, tam coś takiego, 14, to o godzinie 18 już byłem tak najebany, że szedłem spać. Wstawałem o godzinie 21, 22 i znowu. I tak w koło Macieju. Czyli była Junior Rashei Development? Tak, no poczułem się trochę jak na Rashei. Czyli ruchałem szyszkę? Nie. Aczkolwiek? Nie, żartuję, nie mój typ. Każdy wie, że jestem pierdolnięty, to powinien mieć taki, wiesz, jakby, że jak coś odpierdolę, to można było się tego po mnie spodziewać. O, w ten sposób. A nie tak, że ja coś odpierdolę i wszyscy są zdziwieni, że coś odpierdoli. No. Pozdrawiam Kubę z Kusią. Oczywiście. No i co? Przebumelowałem ten październik, listopad. Nie wiem sobie, dlaczego mam wysokie ciśnienie. Chyba dlatego, że biorę strydy. Czasami jestem bardzo czerwony, no pewnie od strydu. Czasami jestem bardzo czerwony. Kurwa, jak byłem na domówce tydzień temu, to dupa, musiałem przekładać ręce zimne do twarzy, bo miałem tak czerwono. Musiałem stać przy oknie i słuchaj, dupa, nie wiem, 16 czy tam 15 lat, nie pamiętam ile ona miała lat, bo nie pamiętam, załóżmy, że te 16 by była legalna. I ona do mnie, ej, a może ty już więcej nie pij? Rozumiesz to? Gówniara do takiego gościa jak ja mówię, a może ty już więcej nie pij. Ja mówię, a może ty już stąd wyjdziesz? Jak można tak zwrócić uwagę człowiekowi? Dobra, zróbeczko. No już zacząłem się czerwony. A jeszcze wiem, jak krzyczę i dużo mówię, to też mi się czerwona morda robi, bo wszystko mi tutaj, jak nie wiem, za bardzo się chyba ekscytuje. Powiem jakoś, już mnie łeb w ogóle boli od tego gadania. No. Znieś toast. Ile gipsy ci schodzi tygodniowo? Ostatnio bardzo dużo. Dobra, zdrówko. Schodzi tygodniowo. Znieś toast. Ile gipsy ci schodzi tygodniowo? Gips to synonim na narkotyki. Koks. Ostatnio bardzo dużo. Dobra, zdrówko. Tak wygląda upadek człowieka. Strasznie smutne to jest. To aresztowanie i 24 na dołku, jeszcze to o akcji z policji. 24 na dołku i aresztowanie władzy państwowej, tak? No i już jak wiedzieli, że nie mają czego tutaj, nie ma co drążyć, no bo... No bo i tak się nie przyznam do tego, bo tego nie zrobiłem. A to mówię, no dobra. A to dołek. No i musiałem tam wszystko oddać, wyciągnęli mi sznurówki z butów, żebym się nie zajebał tam. Najgorsze to była godzina 21. Ja nie byłem najebany. Ostatnie badanie, jakie miałem, to było chyba 0,15 albo 0,1. Jak już tam na komendzie w Mławie. Ja nie byłem w ogóle najebany. Ja wstałem o godzinie 15. Nie pamiętam, o której wstałem. Ja nie byłem w ogóle najebany. Ja byłem trzeźwy. Nie chciało mi się spać. Wpierdolili mnie do celi. Na szczęście samemu. Wpierdolili mnie do celi, gdzie
nie było kompletnie nic. Łóżko tylko takie drewniane i no i zgaszone światło i nawet nic nie było widać. Zjazd miałeś później jebany. Zjazd? To jest jakaś bajka. Ja bardzo bym chciał, żeby to była bajka. Bardzo bym chciał, żeby to była bajka. No i co? Godzina już 22. Na początku poprosiłem, żebym miał światło zapalone, żebym w ogóle przemyślał, co tutaj się dzieje i dlaczego ja tutaj trafiłem i że nie wiem, może jakiś jeszcze ratunek dla mnie jest. No i dochodzi 22. Co tak dużo osób? Chyba jesteśmy na stronie głównej, wiesz? Goście otwiera mi drzwi i tylko pyta, gasi światło? Ja mówię, no już możesz zgasić. Pyk, 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 zamknięty. A, tylko wcześniej wytłumaczyć, że jest taki czerwony przycisk, akurat że jakbym... Akurat mówiłem przez nią. Witam wszystkich ze strony głównej, cześć! Srać, żygać, a to... To może niekoniecznie najlepsza promocja, ale wiecie o co chodzi. W sensie, jestem zaoferowana, bo znam się z nim, widziałam się z nim wiele razy w życiu, ale był... Wydaje mi się, że trochę w lepszym miejscu wtedy. Strasznie mi go... Tak mi go szkoda. To zrób interwencję. Ja nie jestem zbawcą świata, no. To samo. Sikać, to żebym nacisnął ten przycisk i ktoś po mnie przyjdzie. Ale powiedzieli, że jak będę tego nadużywał, to po prostu nikt do mnie już nie będzie przychodził. Więc no... Położyłem się tam, no i myślę. I tak w chuj myślenia. No aż w końcu zaczęła mi się siku. Wcześniej zgłosiłem, że mam problemy z pęcherzem. No bo sami wiecie, że mam problemy z pęcherzem. Więc naciskam ten przycisk. Dosłownie 5 minut później już przychodzi gościu. Mówi, co siku? Ja mówię tak. I wiedziałem, że to nie był jakiś tam to zły policjant, nie? I mówię tak. Proszę pana, ja mam tam, oddałem do depozytu paczkę papierosów i zapalniczkę. Czy jest możliwość, żebym ja podczas sikania zapalił sobie papierosa? Jak masz, to ci przyniosę. Tylko tu są kamery, ja cię odprowadzę do łazienki i w łazience ci dam papierosa i podpalę tobie zapalniczką, żeby nie miał po prostu zapalniczki, żebym nie mógł nic tam podpalić, nie? No i faktycznie wchodzę do kibla, on mi wyciąga papierosa i mi podpala. Ja mówię, o kurwa, zajebiście. No i tak, przesiedziałem do jakiejś godziny 6, gdzie był ten spoko gościu. Czasami dzwoniłem po prostu, żeby się odlać i żeby zapalić. Było ok. Czekajcie, wezmę wódkę, bo już nie mogę. O godzinie 6 rano nastąpiła zmiana klawiszy. I ten gościu, który mi dawał zapalić, jak sobie chciałem i wyjść, no to już poszedł do domu, nie? I przyszedł taki chuj siwy. I ja pytam go od razu, czy mogę wyjść sobie zapalić i się wysikać? On mówi, chyba sobie żartujesz. Ja mówię, okej, a która jest godzina? Nie wiem. Długo jeszcze tutaj będę siedział? Nie wiem, do 48 godzin to jeszcze chyba masz daleko, nie? I ja tak, a ty skurwysyn. To 24 czy 48? Tego gościa akurat wysłałbym na niego... Wysłałbym... Na 48 się idzie? I za to, że mu chłop nie dał zapalić papierosa, jak siedział na dołku 48 godzin, on chce go pozywać, kurwa? Znaczy... Do niego list w podziękowaniu, kurwa, za miłe chwile spędzone razem. Bez... Ty się miłych chwil w... No w pierdlu spodziewasz? Mojego dzwonka, ktoś otwiera drzwi. Ja mówię, o kurwa, wychodzę, w końcu wychodzę. A ten siwy chuj, masz śniadanie. Na śniadanie było tak. Trzy kromki suchego chleba, jedna zimna parówka i herbata. Wiecie jak to mi smakowało wtedy? Jak tyle czasu już nie jadłem i nie piłem. I
to było tak, że ja brałem takiego malutkiego gryzka tej parówki i zagryzałem dużo chleba, bo wiedziałem już po tym, że mogę zostać tutaj bardzo długo. A i w ogóle... Mega przetrwanie. Za każdym razem, jak wychodziłem się odlać, to gość mi kazał stawać przy ścianie, ręce do góry i mnie całego przeszukiwał. Jakby i tak już byłem przeszukany, zanim w ogóle wszedłem do tej celi. To na chuj mi przeszukiwać za każdym razem, jak ja wychodzę. Jeździł pan pijany Chevroletem Camaro po Strzegowie. Ja mówię, nie jeździłem. Mamy dowody. Ja mówię, proszę pokazać dowody. My nie jesteśmy od podkazywania dowodów. Dowie się pan wszystkiego na komendzie. Ja mówię, na jakie podstawie mnie zabieracie? Pańska mama powiedziała, że chce pan popełnić samobójstwo. Nigdy nie chciałem popełnić samobójstwa. Wszystko to neguję. Jestem zdrowym człowiekiem. Nie chciałem popełnić samobójstwa. Dobra, jakiś tam Grzesiek, przynieś alkomat. Czy tam alkomat, bo oni jakiś inny teraz mają. Ja mówię, przecież mówiłem, że przyjechałem tutaj pół godziny temu i piłem przed domem alkohol. Dobrze, zbadamy pana, zobaczymy. Dmucham 0,36, czy tam 0,34. Ja mówię, przecież mówię, że piłem alkohol przed chwilą. To dlaczego mam nie mieć nic? Nie mogę pić sobie alkoholu, kurwa, przecież jestem dorosłym człowiekiem. Okej. Dobrze, za 15 minut pana zbadamy. I mówią, że będziemy musieli jechać na komendę. Ja mówię, ale po co? Żeby pana dobrze przesłuchać. To ja już, ja pierdolę. Już jestem, kurwa, zamknięty. Już jest chuj. No i mówię, dobra, mogę się chociaż ubrać? No tak, tak, mówię. A, i o, tak, pani Patrycja miała, bo mówię, pani Patrycjo, mogę prosić moją kurteczkę? Pani Patrycja, oczywiście, dała mi kurteczkę. I gość do mnie tak. Panie Szymonie, jest pan zatrzymany. Ja mówię, co? Jak to? Ja mówię, kurwa, co się dzieje? I wiesz, oni mi głowa w dół i tak, nie? I mnie wyprowadzają. Ja w szoku, jak skurwysyn, zapięty kajdankami, wychodzę na zewnątrz, cztery radiowozy, wszystko miga na niebiesko. Ja wychodzę tak, skuty, wiesz, czapka tutaj, tak mi trzymałem głowę. Sąsiedzi, kurwa, na schodach patrzą, co się dzieje. Jakby jakiegoś bandytę, naprawdę, jakby jakiegoś gangstera brali. Ja wychodzę tak, skuty, wpierdalają mnie do radiowozu i wywożą mnie, kurwa, do zwind, do aresztu. Ja już wolę, żeby dzieci oglądały Teens niż Szymola. Skąd go znasz? Z Szymonem poznałam się 3-4 lata temu. Gdzieś przez Nawcie i Franie, gdzieś wyszliśmy na miasto. I Szymon też tam był i wydawał się taki otwarty, ekstrawertyczny. Co prawda poznałam go, jak był pijany. Ale... taki... po prostu był na imprezie, więc to było normalne, nie? No, mówię, że był mega spoko, taki wesoły typek, taki bawiący się po prostu, tak. No, ale nie to. Potem chwilę później usłyszałam, że on idzie na odwyk. On sam to mówił, że on idzie na odwyk, że przesadza trochę z alkoholem, że za często imprezuje, że musi iść na odwyk. Ja mówię, kurczę, super, dorosła decyzja. Jeżeli ma faktycznie z tym problem, fajnie, że podjął taką decyzję. No i myślałam, że od tego czasu jakby... no, że tak... być lepiej, nie? Kurczę, strasznie mi przykro.
Mr. Mateo nie podpisuje na Steamie, tylko po streamie ci podpisze profil. Upewnij się, że masz odblokowane komentarze. No i jeszcze te narkotyki, że on tam mówi, że dużo gipsu je, czy dużo gipsu zużywa. Jeszcze narkotyki, sterydy, duża ilość wody i imprez. A kto gipsu w życiu nie próbował, już nie udawaj świętej. Nigdy w życiu gipsu ani innych narkotyków takich nie próbowałam. Jedyne narkotyki, jakie próbowałam, to macie nawet udokumentowane na streamie. Był test ziółka w Amsterdamie. Co ponczusie później jedliśmy nad Rzecką. No. To jest mój maksymalny pułap, na jaki się zapuściłam. Ja się za bardzo boję takich rzeczy. Mnie narkotyki za bardzo przerażają. Julmisia, dzięki za 12 miesiąc. Witam serdecznie. A w Holandii co tam było? No mówię, że jedyne co jakby próbowałam w życiu, grzybków też się bałabym. Mimo, że chyba w Amsterdamie też są one i są legalne, z tego co pamiętam. Ale też bym się bała grzybków, bo tu już jakieś halucynacje ci tam chyba wjeżdżają. To też się boję. Matielo, dzięki za Prima. Ja też bardzo dużo historii słyszałam, co się ludziom po grzybkach jakieś działo, albo jak, nie wiem, mieli jakieś zjazdy i nie, to nie, mnie to... Wiecie, ja mam już za bardzo zryty beret przez internet, żeby jeszcze się w jakieś halucynogenne rzeczy bawić. Dejdarak, dzięki za Prime'a, witam serdecznie. Give it to me, I'm worth it. Defi, dzięki za 17 miesiąc. Yo. Nie no, po grzybach to jeden z najbezpieczniejszych narkotyków. I tak bym się bała. A na przykład jakbyście jeszcze gdzieś próbowali to nielegalnie załatwiać w Polsce, to już w ogóle bym się bała. Jak w Holandii jesteście i tam jest to legalne, to jest to przebadane i sprawdzone i jest to, wiecie, jakieś macie takie legalne źródła. A w Polsce to wszystko, te dopalacze i te inne rzeczy, to oni doszczuwają jakimiś chemikaliami, żeby mocniej kopło. I tak naprawdę chuj wie, co zażywasz. Dajcie spokój. Do dopalaczy kruszy się szkło, a w ogóle te dopalacze to jeszcze są? Czy oni to już wytępili całkiem? Bo była taka głośna nagonka na te dopalacze wtedy. Są? Mhm. Są, ale mniej. Nie bierzcie narkotyków. Ja wiem, że kusi czasami presja z otoczenia, ale to jest taki syf, takie gówno. Mówię wam, to nie jest nic dobrego. Można się świetnie bawić bez alkoholu i bez jakichś używek. Naprawdę.
wszystko jest dla ludzi. I ja wiem, i że jest ciekawość i w ogóle wszystko. Ja wam nie mówię, jakby... Nie przesadzajcie po prostu. Rozumiem z ciekawości zobaczyć jakąś inną część świata, ale... Z głową, panie i panowie, dobrze? Z głową. I pamiętajcie, że jak dilerzy przenoszą gdzieś narkotyki, to mają je na przykład w majtkach. Obrzydliwe. Zażywacie coś, co ktoś miał w gaciach, przy dupie. Mhm. Albo w dupie. Mhm. W folii było. A czy folia zawsze jest taka szczelna? No. Brakuje mi bliskich, Boże, daj mi dzisiaj powód. Mały spoglądam do lustra i widzę chłopaka, w jego duszy pustka. Chcę dziś wrócić już do domu i nie myśleć o tym wszystkim. Te problemy męczą znowu ciągle. Brakuje mi bliskich, Boże, daj mi dzisiaj powód. Mały spoglądam do lustra i widzę chłopaka, w jego duszy pustka.